Pracując według koncepcji Smart Business w CheatPW, oferujemy naszym partnerom przede wszystkim zrozumienie ich potrzeb, dostosowujemy się do ich wymagań. Ich wymagania są często bardzo różne od siebie. Co Cheat może zaoferować przedstawicielowi biznesu? Przede wszystkim możliwość realizacji projektów badawczych. Drugie, proces komercjalizacji. W jaki sposób można skomercjalizować wyniki badań, w jaki sposób można wykorzystać istniejące wyniki badań, na przykład realizowane te przez naukowców Politechniki Warszawskiej, w biznesie. Na samym początku zapraszamy wszystkich tych, którzy mają pomysł i chcą sprawdzić i zweryfikować ten pomysł z naszymi ekspertami, z mentorami. To jest 2-miesięczny program, którego koszt jest minimalny, tak tylko żeby zbudować zaangażowanie wszystkich tych, którzy przyjdą do inkubatora. Wejście do inkubatora jako firma to już jest wynajęcie biura i szyty na miarę plan inkubacji z mentorami, z naukowcami, budowanie programów badawczo-naukowych i szukanie inwestorów na produkt. Człowiek, który przychodzi do CheatPW, przychodzi do nas z pewną propozycją. Czy jest to propozycja współpracy biznesowej, rozwoju projektu badawczego, czy też jakakolwiek inna. Po prostu spotykamy się, pijemy kawę, rozmawiamy, w jaki sposób możemy sobie pomóc. Jeżeli już masz zweryfikowany pomysł, to mamy program inkubacji, który pozwoli Ci w ciągu 2 lat stanąć na nogi i być firmą, która będzie już rynkowo wartościowa. Przede wszystkim chcemy, aby odbiorca wiedział, że my będziemy dostosowywać się do jego potrzeb. To jest zasada naszej pracy. My nie pracujemy według sztywnych kanonów, reguł, według jakichś procedur. Te czasy już minęły. W Smart Business dopasowujemy się do odbiorcy. Dział badań analiz CHEAT nie jest typowym ośrodkiem badawczym. Jesteśmy ośrodkiem badawczym, który wywodzi się ze środowiska naukowego. Jesteśmy Politechniką Warszawską. To, co nas odróżnia od innych firm, to gotowość realizacji projektów naukowych, to rzetelność w realizacji badań, no i oczywiście niesamowita infrastruktura. Fokusownia, laboratorium technik multimedialnych, laboratorium innowacji nietechnologicznych, studio nagrań, sala kreatywności, w której realizujemy proces design thinking, przeprowadzamy gry kreatywne, wszystko to, by pobudzić kreatywność i w sposób ciekawszy, pełniejszy zrealizować zlecone nam badania. I to jest właśnie smart business. Smart business to jest dla nas dopasowanie się, to jest dla nas rozmowa, to jest współpraca na rzecz wspólnego sukcesu. Trafić do inkubatora można za pomocą formularza, który się znajduje na stronie internetowej, lub po prostu przejść do CHEAT-u na 2. piętro, gdzie siedzimy i każdego dnia przyjmujemy wszystkich, którzy chcą być w inkubatorze. Dużym problemem we współpracy na linii uczelnia-przedsiębiorcy jest zbytnia proceduralność. Wystarczy sobie wyobrazić przedsiębiorcę, który ma pieniądze, ma pomysł, ma chęć na rozwój swojego biznesu i zrobienie czegoś naprawdę fajnego tutaj dla społeczeństwa. Po prostu on w to wierzy. Taki przedsiębiorca przychodzi bardzo często do różnego rodzaju środowisk, czy to uczelnianych, czy to takich bardziej ustrukturalizowanych. No i ma problem, po prostu odbija się od ściany. Przychodzi do jednego urzędu, do drugiego, do jednego pokoju i to jest tak jak u Kawki. Chodzi, chodzi i nic z tego nie wynika, a czas leci. W związku z tym my jesteśmy po to, żeby to uprościć. My staramy się, my rozumiemy język przedsiębiorcy. Zgłaszają się do nas nie tylko firmy, duże firmy posiadające swoje działy R&D, ale również małe firmy, czy dopiero pojedynczy startupowcy, którzy poszukują, w jaki sposób mogliby udoskonalić swój pomysł na biznes. Realizujemy zarówno duże projekty naukowo-badawcze, ale również takie małe badania społeczno-ekonomiczne, jak na przykład diagnoza potrzeb klientów, wszelkiego rodzaju analizy SWOT, PES, czyli te ekonomiczne,
badania. Czyli tak na dobrą sprawę współpracujemy z każdym, kto się do nas zgłosi. Jedynym kryterium to jest chyba tylko to wyjście, ta inicjatywa własna, to znaczy wypełnienie formularza na stronie www.cheat, zgłoszenie się albo zgłoszenie się bezpośrednio do nas. Oprócz tego możecie przyjść do nas na seminaria, tutaj dowiecie się, gdzie są nisze rynkowe, jakie technologie jeszcze pozwalają na budowanie modeli biznesowych w nieułożonym rynku biznesowym. To wszystko daje inkubator i nasza sieć współpracy z instytucjami z Polski, z Doliny Krzemowej, z Niemiec, z całego świata. My mówimy tym samym językiem. To jest bardzo ważne, bo środowisko nauki i biznesu mówi często zupełnie innymi językami. Inne są potrzeby, inne są terminy, inne są zadania. A my jesteśmy właśnie po to, żeby być trochę takim tłumaczem, trochę takim pomostem między tymi środowiskami. I to jest właśnie dla nas smart business. Jeżeli szukacie pomysłu na siebie, albo już go macie i chcecie przedyskutować, jeżeli macie firmę, jeżeli chcecie założyć startup, przyjdźcie, porozmawiajmy. To jest miejsce, gdzie każdy znajdzie pomoc. Nie mamy żadnych ograniczeń.